Wiktor Cyrny, My Company Polska. Jesteśmy na gali Polskich Nagród Różnorodności przyznawanych przez miesięcznik My Company Polska. Z nami jest Agata Wydmańska, dyrektor marketingu i komunikacji w DHL Supply Chain. Pani, to już jest kolejny rok, kiedy uczestniczycie w naszym konkursie. Przyznawała Pani nagrodę dzisiaj w kategorii płeć. W DHL dużo się zmienia w logistyce. Z tego, co wiem i z czego się też dowiedziałem od Pani krótko przed tym wywiadem, to logistyka nie jest już takim tylko dla mężczyzn zarezerwowaną branżą. Czy tak jest rzeczywiście? Dokładnie, tak jest. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo kiedy ja dołączałam do branży logistycznej 15 lat temu, to proszę mi uwierzyć, w większości na tego typu wydarzeniach byli sami panowie w czarnych garniturach, było bardzo niewiele kobiet. Natomiast teraz już w DHL Supply Chain w Polsce mamy na przykład ponad 50% kobiet, z tego 30% w zarządach, także widać, że rzeczywiście ta branża też się rozwija, oferuje bardzo dużo możliwości rozwoju również kobietom. Zależy nam na tym, żeby te zespoły były różnorodne, żeby miały podział nie tylko ze względu na płeć, ale żeby przychodzili do nas ludzie, którzy mają różne doświadczenia, są w różnym wieku, oferują nam różne kompetencje, bo wtedy rzeczywiście możemy osiągnąć sukces na tym trudnym rynku. Właśnie, moje pytanie brzmi, z Pani obserwacji, co ta różnorodność daje pracodawcom, ale też pracownikom? Różnorodność to jest w ogóle słowo klucz. Mogłabym o tym mówić naprawdę bardzo długo, bo jest to bardzo bliskie mojemu sercu. Nie wyobrażam sobie tego, że za parę lat, dzięki także takim inicjatywom jak ta, ten nasz świat w końcu cały będzie pracował na to, żeby budować przyjazne społeczeństwo, a co za tym idzie, przyjazne miejsce pracy, w którym każdy się czuje doceniany, w którym każdy się czuje akceptowany, bez względu na to, jaką ma płeć, jaką ma orientację seksualną, jaką narodowość, pochodzenie, to nie ma zupełnie żadnego znaczenia. Liczą się tylko nasze kompetencje i to, jacy jesteśmy dla innych osób. I bardzo nam zależy na tym, żeby wzmacniać to poczucie, że ta różnorodność jest ważna. Chcemy pokazywać to, co robimy u siebie w firmie w DHL-u, ale także to, co robi się w Polsce. Chcemy pokazać, że tych firm, dla których ta różnorodność jest ważna, jest bardzo dużo, że to nie są tylko pojedyncze wyjątki, które o tym mówią. I wierzę gorąco w to, że razem wspólnie zmienimy ten świat i w przyszłości tego typu inicjatywy już nie będą potrzebne i to będzie najpiękniejsze. Bardzo dziękuję za wywiad. Dziękuję.